zeszłym roku Bieg Bez Granic odbył się w formie biegów indywidualnych. W tym roku, choć jesteśmy już bliżej pokoronawirusowej normalności, to jednak forma biegu będzie jeszcze zmodyfikowana. Przez lata żeśmy właśnie zabiegali, żeby trasa biegu Bez Granic wiodła ze stadionu na stadion przez nasz graniczny, czy tam słubicki most, który kiedyś dzielił, dzisiaj łączy. W tym roku, mimo tych wszystkich starań wspólnych, żeśmy zdecydowali, że odbędzie się on w dwóch turach. Jedna tura biegu Bez Granic, która będzie organizowana po stronie polskiej, druga tura, która będzie organizowana po stronie niemieckiej, bez tego łącznika właśnie mostu granicznego. Mówiąc o wydarzeniu słubickim, 9 lipca, to jest piątek, o godzinie 17, chcemy wystartować do biegu na dystansie 10 km. To jest taka sama trasa, jak po prostu biegamy w ramach narodowych biegów niepodległości od Bałtyku do Tat. Jest to trasa certyfikowana. Natomiast nasi przyjaciele drugą część zorganizują w dniu 12 września po swojej stronie. W biegu Bez Granic zapraszamy osoby dorosłe, to znaczy te, które ukończyły 16 rok życia, bo do pokonania jest te 10 km to jest jedno, a młodsze roczniki mają wiele innych imprez, żeby po prostu można było się pokazać społeczeństwu subiskim. Bieg Bez Granic, 6. edycja. No, troszeczkę mamy ograniczony limit startujących, 100 osób. Tak, to też ze względu na ograniczenia pandemiczne. Po prostu w dalszym ciągu mimo wszystko chcemy się lekko trochę chronić, żeby po prostu nie było sytuacji takiej, że kogoś narażamy na zdrowie. Godzina 17, tak jak wspomniałem, start ze stadionu tutaj naszego olimpijskiego w Słubicach, z półmetkiem na wysokości Poczty Polskiej i oczywiście z metą na naszym stadionie. Co nowego, a mianowicie dekoracja zwycięzców będzie podczas festynu, letnie granie o godzinie 19 na jednej z płyt piłkarskich bocznych w ramach takiego uroczystego świętowania. To nie nazywa się Święto Hanzy, ale po prostu w ramach Święta Hanzy, które było do tej pory organizowane. Przewidziane są medale dla wszystkich startujących zawodników i oczywiście koszulka pamiątkowa biegu Bez Granic. Kto zbiera, to jest to dla tej osoby jest cenne. Także jeszcze raz, 9 lipca, godzina 17, start. Pod honorowym patronatem naszego gospodarza, pana burmistrza Mariusza Olejniczaka. Wszystkim startującym życzymy dobrych wyników i przypominamy, że trasa biegu jest certyfikowana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, a zapisu na imprezę można dokonać tradycyjnie na stronie www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl.